Warroza. Epidemiologia. Warroza jest chorobą wywoływaną przez roztocze Varroa destructor, pasożytujące na czerwiu i dorosłych osobnikach pszczół miodnych, apini. Czyli pszczoły miodne to apini. Samice roztoczy żywią się hemolimfą larw i osobników dorosłych. Samice roztoczy żywią się hemolimfą larw i osobników dorosłych. Cykl rozwojowy trwa od 9 dni do 10 dni. W tym czasie samica roztocza składa w zasklepionych komórkach czerwiu od 3 jaj do 6 jaj, z których rodzi się przeważnie jeden samiec i kilka samic. Od 1 do 3 samic osiąga dojrzałość płciową. Samiec jest mały i ginie wkrótce po zapłodnieniu sióstr wewnątrz zasklepionej komórki. W naszych szerokościach geograficznych zaatakowane rodziny pszczele bez pomocy człowieka giną po około 2 do 3 lat. Po okresie około od 2 lat do 3 lat. Varroa destructor. Samica jest brązowa, spłaszczona, poprzecznie owalna. O długości 1,2 mm i szerokości 1,7 mm. Posiada narządy gębowe typu kłująco-ssącego. Szczękoczułki służą jej do przebijania oskórka pszczół i pobierania hemolimfy. Otwór płciowy samicy znajduje się między biodrami nóg trzeciej i czwartej pary. Na brzusznej stronie położone są wydłużone przedchlinki, służące do oddychania, gdy zanurzy się ona w mleczku pszczelin. Samiec jest białawo-żółtawy, prawie okrągły i znacznie mniejszy od samicy. Długość jego ciała 0,76 mm. Jest większa niż szerokość. Szerokość ciała samca to 0,71 mm. Końce szczękoczułków są przekształcone w organ kopulacyjny. Varroa destructor. I tu mamy obrazki, jak wygląda ten Varroa destructor. To roztocze, które atakuje pszczoły. Varroza na larwie. Czy to choroba już? Varroza to choroba. Varroa to roztocze. Na larwie, Varroa na larwie, no i to widać. Biała larwa pszczoły bodajże, tak? No i takie tak coś ala śliwaczek i tam coś obok taka ala kleszczyk. To właśnie to roztocze Varroa, destruktor. Zarażenie. Samica Varroa destruktor usadawia się między segmentami odwłoka pszczół dorosłych i odżywia się ich hemolimfą. Na krótko przed zasklepieniem czerwia samice wchodzą do komórek plastra, przy czym preferują czerw trutowy.
Stosunek porażenia czerwia trutowego do pszczelego wynosi około 7 do 1. Samica wchodzi pod larwę i zanurza się w papce. Brzuszną stroną, gdzie znajdują się przedchlinki, zwraca się w kierunku otworu komórki. W ten sposób może oddychać. Po zasklepieniu komórki i wyjedzeniu mleczka przez larwę pszczelą wychodzi i pasożytuje na czerwiu. Biologia roztocza. Samica składa pierwsze jajo po 60 godzinach, następne co 30 godzin. W sumie składa od 5 jaj do 6 jaj w komórce z czerwiem pszczelim i od 6 jaj do 8 jaj w komórce z czerwiem trutowym. Ostatnie jajo zostaje złożone 2 dni przed wyjściem dorosłej pszczoły z komórki. Pierwsze jajo jest zapłodnione i rozwija się z niego samica. Drugie nie jest zapłodnione i rozwija się z niego samiec. Wszystkie następne są zapłodnione. Rozwój. Varroa destructor. Rozwój jaja z larwą trwa średnio 34 godziny. Opuszcza ono jajo, przeobrażając się w posiadającą 4 pary odnóży protonimfę. Biała. Długość 0,90 mm. Szerokość 1,15 mm. W końcowym stadium unieruchomiona. Długość okresu ruchomego 52 godziny. Długość okresu nieruchomego 16 godzin. Zachodzi rozerwanie oskórka i wyłania się deutonimfa. Długość deutonimfy 1,12 mm. Szerokość 1,64 mm. Dużo bardziej ruchliwa. Okres ruchomy do 31 godzin. Okres nieruchomy 48 godzin. Po kolejnym wylinieniu ukazuje się postać doskonała roztocza. Ciemno-żółta, potem ciemnieje do brązowej. Dorosły samiec niewiele zmienia swój kształt i barwę. Od szaro-białej do jasno-żółtej. Rozmnażanie Varroa destructor. Samica kończy swój rozwój na 2-3 dni przed wyjściem pszczoły robotnicy z komórki. W tym czasie zostaje unasienniona przez samca. Samiec przechodzi na brzuszną stronę samicy, a następnie przenosi do jej otworu płciowego za pomocą szczękoczułek nasienie. Samiec po otwarciu komórki ginie, podobnie jak samice, które nie dokończyły rozwoju. Matka samica produkuje w komórce roboczej 1,5 do 2 młodych samic, a w trutowej 3. Co? 1,5? Pół samicy? Chyba od 1 do 2. Matka samica produkuje w komórce roboczej od 1 do 2 młodych samic, a w trutowej 3 samice. Matka samica produkuje w komórce roboczej 1 do 2 młodych samic, a w komórce trutowej 3 samice.
Pasożytnictwo. Samice Varroa destructor po opuszczeniu komórki przebywają na pszczołach dorosłych lub trutniach przez okres około 2 tygodni. Żywią się ich hemolimfą, po czym wchodzą znowu do komórek z czerwiem. Samice żyją w lecie od 2 miesięcy do 3 miesięcy, a w zimie od 4 miesięcy do 6 miesięcy. Roztocza ginące śmiercią naturalną opadają na dno ula. Choroba. Varroza. Przez pierwsze 1-2 lat, przez pierwszy okres od 1 roku do 2 lat, od wtargnięcia roztoczy, czy przez ten okres od roku do 2 lat od wtargnięcia roztoczy do rodziny pszczelej, nie zauważa się ich i nie powodują one większych szkód w rodzinie. Czyli pierwszy rok, no pierwsze 2 lata może po wtargnięciu roztoczy do rodziny pszczelej nie są zauważane i nie powodują one większych szkód w rodzinie. Dopiero później, czyli po roku lub po 2 latach, następuje gwałtowny wzrost ich liczby. Jeśli pszczelarz nie zastosuje zabiegów ochronnych, szkodliwy wpływ Varroa destructor uwidacznia się przy rozmnożeniu od 4000 sztuk do 6000 sztuk na rodzinę. A po okresie około od 3 lat do 4 lat, gdy liczba roztoczy przekroczy 10 tysięcy, rodzina ginie. Następuje to wtedy, gdy od 20% do 30% dorosłych pszczół jest porażonych roztoczem. Objawy varrozy. Część pasożytów znajduje się na zasklepionym czerwiu i nie jest widoczna gołym okiem. Często pomimo porażenia pszczół przez Varroa destructor, pszczoły nie wykazują znacznego osłabienia oraz zmniejszenia produkcyjności. Najczęściej jednak są to źle wykształcone skrzydła, odnóża i aparat gębowy oraz skrócony odwłok. Silna inwazja przyczynia się także do zamierania czerwiu, zmniejszenia długości życia pojedynczej pszczoły oraz zmniejszenia ilości nasienia u trutni. Wiosną można zaobserwować słaby rozwój oraz występowanie chorób wirusowych. W trakcie sezonu mała wydajność, a po pożytkach nagłe słabnięcie rodzin. Rozpoznanie varrozy. Ponieważ varroza obecnie jest wszechobecna, więc każdy pszczelarz ma możliwość zobaczenia pasożytów w komórkach z larwami lub nawet na dorosłych pszczołach. Ważny jest natomiast stopień porażenia rodziny pszczelej varrozą, od którego zależy moment wykonania zabiegów niszczących pasożyta. Kontrolne wypłukanie próbki pszczół. Około 300 pszczół, 30 gram, należy wsypać do zakręconego słoika i zalać wodą z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń. Słoik zakręcić i kilka razy mocno potrząsnąć. Po 30 minutach zlać przez podwójne sito. Roztocza zatrzymają się na drobniejszym sicie i łatwo można je przeliczyć.
Więcej niż 10% pasożytów świadczy o tym, że rodzina pszczela ma problemy z warrozą. W takich rodzinach można też najczęściej zauważyć pszczoły ze zdeformowanymi skrzydełkami. Sposoby zapobiegania i leczenia warrozy. Naturalne metody. Wyhodowanie pszczoły miodnej dysponującej mechanizmami obronnymi przeciw pasożytowi. Varroa destructor. Dyskusyjna metoda wycinania czerwiu trutowego. Zachowanie higieniczne pszczół. Preparaty chemiczne. Są one podawane w postaci pasków wieszanych w ulach, w postaci dymu ze spalania lub odparowywania środków przeciw roztoczom, środkom warroabójczych, środków warroabójczych lub w postaci oprysków roztworami zawierającymi substancje czynne. Stosowanie kwasów organicznych, takich jak kwas mrówkowy, kwas mlekowy i kwas szczawiowy, nie prowadzi wprawdzie do nabrania oporności na te kwasy przez pasożyta, jest jednak pracochłonne i zależne od warunków atmosferycznych oraz od stadium rozwoju rodziny pszczelej. Tolerancja pszczół na warrozę. Niektóre rodziny pszczele, na przykład Brazylia, Urugwaj, wykazują tolerancję na obecność pasożyta w gnieździe. Tolerancja jest w tym przypadku międzynarodowo przyjętym określeniem, oznaczającym, że rodzina pszczela żyje mimo wieloletniego porażenia pasożytem. Mechanizmy tworzenia tej tolerancji nie są jeszcze znane. Leki do zwalczania warrozy dopuszczone w Polsce. Apiliv Var. Apitraz. Wstrzymana od 2006 roku. Apivarol. Bajvarol. Biowar. Apilife Var. Płytki warrobójcze do układania w ulu dla pszczół. Preparat działa przez kontakt pszczół z powierzchnią płytki oraz przez odparowanie substancji lotnych z płytki. Skład: tymol, olejek eukaliptusowy, kamfora, mentol. Apivarol. Tabletki fumigacyjne do diagnozowania i zwalczania warrozy pszczół miodnych. Amitraza. 12,5 mg na tablet. Jedna tabletka zawiera jedną dawkę leczniczą, która wystarcza do jednorazowego odymienia rodziny pszczelej. Bajvarol. Paski do zawieszania w ulu. Jeden pasek zawiera flumetryna 3,6 mg. Nie pozostawiać pasków dłużej niż 6 tygodni. Powoduje to uodpornianie się roztoczy na stosowany preparat. Rodziny pszczele w pełni rozwinięte, 4 paski. Rodziny małe, odkłady, 2 paski. Bajvarol, paski do zawieszania w ulu. W jednym pasku
zawarta jest flumetryna 3,6 mg. Biowar. Paski do zwalczania warrozy pszczół. Amitras 500 mg na pasek. Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w dawce 2 paski na 1 ul. Paski umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół. Paski pozostawić w ulu na okres 6 tygodni, a następnie je usunąć. Pozostałości środków. Ze względu na odkładanie się substancji warrozobójczych w miodzie, wosku, etc. nie należy przeprowadzać tych zabiegów przed i w czasie trwania pożytku.